Uff, nie tędy. A czekaj, tędy? Ten pierwszy, no. No dostałem ostrzeżenie już, że przekroczyłem linię. No i dobrze, ty bandyto. Ja jadę za jakimś botem w BMW i tak nim miota. Normalnie tyłek to mu ucieka na wszystkie strony. Nie, o, też dostałem ostrzeżenie, czyli piątkę. O, ale pochmurno jest, lubię to. A Froxu, co jest szybsze na prostej, BMW czy Porsche? Nie wiem. Maluch, tak ze mnie jest najszybszy? Możesz się już bać. No, możesz się już bać. O kurwa, ja mam Pawełko. Tak niespodziewane. Ile na Pawełko mamy? Nie. Wrócił. Zbrodniarz. O, chłopie. O kurde. Top 10 powrotów numer 1, Jan Pawełko. Może, a może ten chłop jest hardcoded w grze i wiesz, i zawsze będzie tylko Jan Pawełko już do końca życia. Ja czekam aż... Ojojojojoj, a mnie wyrzuciło. Bit Putina. Ten... On dostał nawet promocję do Project Cars 3? Nie dziwię się, za te... Ciekawe, może to był deweloper. Nie sądzę. A nie wiem, czy mi się tak auto śliska, kurde. Dogrzać nie, musisz opony. W Australii zimno. To jest Francja. To jest Francja. Boże, Francja. Blisko. Francja, Australia, tak? Sąsiedzi, no, prawda? Nie wiem, jak to ostatnio się zbyła w pytanie. Się przykopie przez jądro ziemi, to tak. W Australii w jesień pada śnieg, no, pamiętajcie. Wszyscy wiemy, że Francja to jest najbardziej popularne miasto w Australii. Nie, przepraszam was, pamiętajcie, w Australii nie było Jana Pawełko. To jest typowy wyrób francuski. Tak. I zrobiłem kuźwa to samo i znowu dostałem ostrzeżenie. Robił to samo, dostał ostrzeżenie, no Pikachu face po prostu. Pani tutaj z fucking noin. Miałem cichą nadzieję, że ten bot z przodu nie puści, ale no ciężko będzie. Ale zażyć. No już cię puści, kurde, one to są takie samolupy jak nie wiem. O Jezu, ktoś odpalił Lethal Company. A to wiem kto. Też wiem. The Dozen? Nie, Kuba. The Dozen przecież nie gra w gry, on je recenzuje. A nie, on gra te japońskie swoje te, dobra, przypomniało mi się, no fakt. Ksao, czwarte miejsce zająłeś? Wow. Hmm? Jan Pawełko zajął 14. Wiecie, jedno bardzo duże wymaganie, nie pizdzi kurwa deszcz. Jedno wymaganie, które czekam przez dwa wyścigi. W sumie taka temperatura taka fajna, że więc chyba nie będzie padać. Czemu mi kamerę zmieniło? Mi też. Zdarza się. Pierwszy! Za tobą, Lekko. Idziemy. Ten miał lepszy start, kurde. Ryzon, uważaj, nadchodzę. On ma zawsze lepszy, bo on ma chyba automaty. Ryzon? EPMW! Ja pierdolę! Co się tam stało? Co tu się dzieje? No BMW jakieś kurna! No BMW, no co się dziwić? Nie! Będzie deszcz! Obfite opady deszczu! Za kilka minut spodziewane są obfite opady deszczu! No shit, Sherlock! Dawid, uwaga! Wodren nie wjechał, i ja mam karę, nie? Nie wiem, który jest Jan Pawełko. 14. Myślałem, że drugi. Nie, drugi jestem ja, jakimś cudem. Jeszcze? A nie, to Rabbit. Gdzie jesteś? Dobra, kawałek. No jeszcze daleko. Dwie sekundy. Nie, bo słyszałem jakieś auto z lewej strony i nie wiedziałem, co się dzieje. Zaskoczony jesteś, że wyścigu są auta. Może masz słuchawki na odwrót założone? Właśnie najgorsze jest to, że nie. Jeszcze mam coś takiego, że na prawe ucho trochę ciszej słyszę. Nawet nie wiem, kiedy to się zaczęło. Pewnie od czasu grania z nami. To wszystko przez ten komputer! Wszystko przez te gry! Tak. Przez tych kolegów, co grasz. Przez ten internet! To jest prawdziwy shambles. To jest prawdziwy shambles. Zaczekanie na grę. Tym, przy Renault Clio się odbiło tak bez powodu. Mnie to... Słychać deszczyk. Zgadzam się. Jest mrzaweczka. Aha, mój zespół nie wyszedł mi pomóc. Tak. No i kolejny powód, żeby bojkotować już tą grę, kurna. Box. Bardzo łatwo tam karę wyłapać znowu, no oczywiście. Ooooo! Ja widzę.
Ale cię o nienawidzę deszczu. Nie dziwię się. Teraz będzie rzeźnia te boty wyprzedzić. Ale słuchajcie, boks jest pełny. Boks jest pełny. Zrób jeszcze jedno okrążenie. No chyba to są kpiny, no. O nie, a ja nie mam przystosowanego auta pod deszcz. On mi w ogóle przestał skręcać. Nie muszę, nie dali ci deszczowych. No miękkie sliki. Masz miękkie sliki, bo widzę po prostu. Nie, deszczowe. To czemu mi pokazuje miękkie sliki? Fajne synfo. Spektator jest zbugowany. Ekstra. Wszystko jest. A co nie jest zbugowane? Jazda do przodu. Kariera. A przecież ci wywaliło. To prawda. No to jak nie jest zbugowane? Szachmat. Co teraz pani Project Cars? Menu nie jest zbugowane. Jest. Jest, bo za każdą pomniejszą zmianę graficzną trzeba restartować grę. Albo jak sobie włączysz przypadkiem alt-taba na padzie, to już ci gaz nie działa potem w wyścigu. Jak możesz włączyć alt-taba na padzie? No bo jest zbindowany pod R2. Co? Czekaj, co? No u mnie jest zbindowany pod R2 z jakiegoś powodu. To jakieś cheaty masz, jakieś makra. Masz Steam Input. No, właśnie muszę mieć Steam Input, bo inaczej mi pad nie działa. No to wszystko jest. Okay. Ja też używam Steam Input, ale ja nie mam takich rzeczy. Coś źle zrobiłeś. Ja nic nie zmieniałem. Coś pobrałeś. Pobrałeś jakieś dziwne rzeczy z internetu. Hamuj. Dobra, teraz to zupełnie poważnie, bez śmieszków. Podjechałem do pit stopu. Oni mieli przy sobie opony. Po prostu mi ich nie wymienili. Może już masz deszczowy? Nie mam deszczowy, bo się ślizgam się jak zwariowany. Może nie, masz w strategii wyłączone opony? Nie, mam włączone, dostosowane do warunków. A to słuchaj, to ja też tak miałem i aż się wkurzyłem i z proxem ustawiłem krucifa, żeby po prostu customowe sety zrobić, nie? No bo... Weź Rabbit, usuń deszcz z tej gry, proszę cię. Dobra, to następny pojedziemy krew wokół, pogodny. Tylko bez randomu. Po sezonie można usunąć. Ale no wiecie, tylko zastanawia mnie jedna rzecz, bo jeżeli bym miał nieustawioną strategię i tak bywało, to w ogóle nie miałem komunikatu, że mam zjechać do pitu, żeby wymienić opony, no bo nie miałem tego strategii, a teraz mam taką strategię, dostałem komunikat i oni się nie wymieniają. Dostałem nawet hejt, że w WRC przecież to symulator. W WRC od EA to jest symulator, co ty możesz gadać, co ty wiesz o grach? Czy ty w ogóle jeździsz prawdziwym autem? Jak ty Czy ty jeździsz prawdziwym autem w WRC, kolego? Jak śmiesz oceniać, czy ta gra jest symulatorem? Tak, symulator, w którym robisz swój własny samochód, wkładasz najgorsze części, nazywasz Nissan Leaf 2.0 i robisz lepsze czasy od topowych samochodów. Mój ojciec, wujka syna brata ciotki stotecznej, jeździ samochodem w WRC. Jak śmiesz się w ogóle wypowiadać? Ale WRC od Jezu pokazało, jak super do optymizacji jest Unreal Engine. O, to też. To simka jak jest. Wybitnie się skaluje z komputerem. Słuchaj. Tam teraz raczej szkalowanie. W sensie, kolego. Komputer będzie mniejsze, czy co? Kolego. Włączysz sobie 480p, zeskalujesz sobie do 1080p i możesz grać, więc nie wiem, o co ci chodzi. Pro tip na pierwszy zakręt. Chcesz uwaga? Nie jedźcie po wewnętrznej. Ktoś mówi, że się rozpogadza, ta? No. No tak, dokładnie. U mnie się rozpogadza za oknem. Wiecie co, ja myślę, że ta gra, jeżeli chodzi o występowanie deszczu, to jest spadkobierca tej gry na PlayStation 4, co ona taka ładna była. Drive Club. No, Drive Club. Tylko, że Drive Club był arcade'em i tam zbytnio to nie wpływało na jazdę, a gra wtedy faktycznie ślicznie wygląda po prostu. Dlatego się śmieję, że to je łączy. Tylko to. Ja jedynie żałuję, że mi ja oraz za rok za późno PS4 kupiłem, bo miałbym jeszcze wtedy szansę kupić Drive Cluba ze wszystkimi DLC-kami. No, a to jest jedna z nielicznych gier, gdzie DLC-ki były lepsze niż podstawka. Aha. No i niestety, nie mając tych DLC-ków, to ja mam tylko dostęp tak do 1/3 kariery, niestety. A mówiąc tak brzydko, nie ma wersji takiej, wiecie... Nie ma kopii, nie było takiej.
Nie, ale nie ma takiej wersji Drive Cluba na przerobionej PS4, że możesz sobie pobrać po prostu. Znaczy, no to możliwe, żebym musiał przerobić, tylko ja nie wiem, jak to jest z tymi aktualnie DLC-kami do gier, czy są one jakoś do spiracenia, czy coś, bo jeszcze ta nie jest 360, no to te dodatki czy DLC-ki faktycznie instalowały się na dysk konsoli, tak się je dało, powiedzmy, większą to kałużę zróbcie. Spiracić, a nie wiem, czy ja już z aktualnie tych konsol jest tak po prostu, tak, że... Tak. To tylko kupujesz tylko dostęp do tego DLC-ka, nie? Ale kałuża! Czy powiem tak, pogadziłbym, jakby wydano Drive Cluba pełną edycję na PC-cie, to bym nie pogadził. Wątpię, że wydadzą. Nie zrobią, bo Evolution Studios nie... Nie, kałuża. Tak widzę, że Sony ma w dupie... Jedyna nadzieja na Drive Club to jest emulator w przyszłości. Piraci. Wiem, no, że jest jakiś patch na 60 FPS-ów, ale to do Playa 4 jest. Zobaczyły, jak emulator się potoczy, bo już coś tam widziałem, że kleją na, do Playa. Znaczy, jeśli chodzi o emulator PS4, to są dwa. Jest emulator i translator. Ten translator to niby na czym polega? No tak jakbyś kod, miał optologicznie... Coś jak Proton? Proton, no. Jeszcze co do Drive Cluba, to czekam, aż w końcu przyjdzie to Gran Turismo na PC-ty. Nie przyjdzie. To nie przyjdzie, bo to będzie jedyna gra, tak zakładam, że one będzie się nie trzymać tylko na PlayStation, bo to jest chyba tylko aktualnie chyba jedyna gra, co tak naprawdę im daje zysk. Czyli okay, to, on, to jest jedyna gra, taka, dobra, bojkotować. No. Słuchaj, oni teraz już pompują te... No bo szczerze, po co się logować na PC i na grę na PC? Żeby tylko pompować ilość osób, które są zapisane do PlayStation. No dokładnie. Oni się wytłumaczą, że tu chodzi o bezpieczeństwo. Tak, okay. Ale potem będzie, że ej, patrzcie, ile użytkowników mamy na PlayStation Network. Oj. Oj, widziałem. Widziałem ten obrót. Ale chyba ci nie uderzyłem, co? Ale mi uciekłeś, matko. Czy uderzyłem ci niechcąco? Nie wiem teraz. W ogóle my zanim do ciebie, kuźba, dojechałem, to gość mi powiedział wyprzeć gościa gładko i bezpiecznie. Przede wszystkim bezpiecznie. A przede wszystkim zacznijmy od tego, że PlayStation Network i bezpieczeństwo, ha. Bezpieczeństwo na PlayStation Network istnieje. Dobra, już zaczynam powoli mnie wnerwiać ta gra. Bot idzie w tym samym miejscu, gdzie jest ta kałuża, go nie wykręca. Mnie wykręciło, pomimo że ja na piksel kałuży wjechałem. Boty nie mają kałuż. Ja pierdzielę. Nie uznają. Ale wiecie. On tak jak ten. Takie mi się żywnie podoba, czyli mają też, ale jest sucho, jest git, jadę se na slikach. Życie, no. Koń spalony. Swoją nitką po prostu jadę. Po prostu Jezu, już nie wkurza taka. Oczywiście bota nie obraca. Myślę, że bota nie obraca, bo bot jest inny zasady. Ojej! Matko! Sorry! Nie wyrobiłem. Proszę doliczyć temu panu karę. To ty we mnie wjechałeś. Jak doliczyć, jak on jest organizatorem? Ej, ale szczerze, jak o tym pomyśleć, to PlayStation Network ma bardzo dobre security, bo cię uczy wymieniać hasło co 2 miesiące. No i przez to ja nie pamiętam hasła, do którego do dobre nawyki. Network, ani nie wiem, którego mam maila założonego na nie. No i prog skończył. Cały czas bot siedzi na ogonie. Ale się tu czuję amerykańsko. No właśnie dziwnie mi się jedzie ten tor. O, ale to w końcu jest porze na przyczepnik. Czy to była ciężarówka pełna sera? Tak. Mówiłeś coś o przyczepności, tak? Nie, no na... Pudełko ciąg zbadał. Rozgrzej opony może najpierw. Człowieku, nie strasz mnie. Sprawdź to, żeby ci skancelował konto na Twitchu. No, próba bomby. A, tyś bomby widział. Nie musi być wyższa temperatura na torze tutaj. Patrz, jaki wujek dobra rada się teraz zrobił z Łukaszem. Którego? Ale mówię wam, teraz to się czuję amerykańsko, jak jadę w moim amerykańskim Mustangu, po amerykańskim, ale fajnie. To jakieś amerykańskie napisy. To weź sobie opieprz amerykańskiego hot doga. W czasie jazdy? Dlaczego ty mnie złego namawiasz, człowieku? Nie, do McDonalda, po taki największy burger, jeszcze z 5 litrami coli, tak żebyś udar dostał na miejscu, nie? I wtedy masz genuine experience. Ale nie, ja bym chciał dostać w czasie jazdy, żeby wjechać w rabitę.
Możesz symulować. Nie no, nie mogę. Będziesz miał dyskwalifikację, ale przynajmniej Rabita rozwalisz. Ale satysfakcje. A w ogóle zastanawia mnie jedno, jeździmy po Ameryce, nie? Tak. No. Są wyścigi NASCAR, gdzie się skręca tylko w lewo. To jakim cudem tu są zakręty w prawo? Bo to nie jest to NASCAR. To jest Kanada, północna Ameryka. Takie szerokie drogi, jakby w Polsce były. O! Można by było przejeżdżać po strefach szkolnych 80 na godzinę. No, jedź, jedź. Dzięki. Wiesz, przynajmniej by się te SUVy nieszczęsne mieściły. Ryzen, co ty zrobiłeś właśnie w tym momencie? Czekaj, ja mam plan. Szczepany? Widzisz? Ale buła. Ale nie chodziło o to. Powiem ci tak, nic ci to nie dało. Jeden punkt obrażeń. Ale coś tu było. Satysfakcja. Coś tu kło, no. To tak sobie myślę, ale w sumie, na Nürburgring to chyba trzeba będzie wydłużyć kwalifikacje. Nie. No, dwa lapy pojedziesz. Uczciwie. No i jeden, bo jeden lap. To nie nasza sprawa. To wydłużymy. Nie, Rabbit przejechał dwa lapy, to znaczy, że wszyscy przejadą dwa lapy. O co ci chodzi? Ale tutaj się ten... Ta prosta... Co się zamknęło? Katastrofa w ruchu lądowym. Katastrofa. Co się stało? Sfroksowało się coś. Duke się obrócił, a potem bot w niego wjechał. Maciek, co się stało? A co się stało? O, widzę, że tutaj są ci... Tutaj widzę, archeologia memów występuje. No tak, gdzie są moje złote grabie za to? Jestem hardcorem. Mam wyzwanie. Ale urwał. Ale urwał. Ale to było dobre. Mleko? Ta się pali. Ja na Honen, na następnych zawodach cię pokonam. I też banować czyjś kanał znowu? Kara, fajnie. Proszę Frogs do wiadomości. No bo ty czekałeś wcześniej. On mi prawie w dupę wjechał. 30. A, false start. Au. No, bot właśnie w kogoś wrąbał się i to mocno. We mnie. Bot właśnie się we mnie wrąbał. Kara dla bota. Tak, kurwa. No, kuźwa następny we mnie wjechał. Uważaj, pudełko, bo jestem z twojej prawej. Aha. To nie ja byłem akurat, ale spokojnie, postaram się nie uderzyć. Znaczy, wiesz co, ja nie chcę w ciebie wjechać, a chcę wyprzedzić bota. No, to akurat to się nie uda. Dobry koncept. dobry koncept, lol. Dobra, a właśnie z pudełkiem tu ładnie nam idzie teraz jeszcze. Jeszcze żyjemy. Asia. Na razie. Na boty to możesz. O, o, co się tam stało? Uwaga. Chyba nie mam przed niego zderzaka. Jak kurna, tak nielegalnie wyprzeciłem. Ej, tu jest coś takiego. Co tu się dzieje? Jakie nie... Czekaj, nielegalnie ci napisał? No w sensie, że przekroczyłeś granicę toru, wróć 16. Ja myślałem, że bota obróciłeś. Tu akurat są strasznie agresywne limity toru. Kolejny powód, żeby tego toru nienawidzić. Zniszczyć tę grę. Tej gry chyba. To jest w całej grze. No czemu mi wpada teraz poślizg, to kurczę. Musiałem ci podmienić opony przed wyścigiem, tak żebyś miał jeszcze gorzej. No dokładnie, tak samo wszystko wie. Ej, nie skręca mi, dlaczego mi nie skręcasz? No. O Jezu. Tak, dobra. O, kogo wjechałem? Co tu się stało? O Jezus. Ty się tu poszczają, co tu się dzieje? Uj, za wcześnie powiedziałem, głową uratowałem. Kurde, genialna gra. Nie wiem, co ja mam do stania po prostu za ludźmi, kiedy się wywalają w najbardziej komiczny sposób. Ostatnio było spoko, i teraz pudełko. Ty musiał przyjąć koronę. No i teraz mnie kręci, oczywiście. Jest kwalifikacja. Dobra. Co? Nie muszę dostać tę kwalifikację. Tak. Co za gra, kurna. Za co? Boże, niby za szybko do boksu wjechałem. No. No, to już byli tacy. Nie, już nie są w tej lidze. Ja. Kurde, już tak myślę, że zagram trochę kampanię. Halo? Gra? What the fuck?
Ej, dosłownie miałem tablicę zjeść do boksu, bo masz uszkodzenia. No i co gra zadecydowała? Żebyś przejechał tylko. Że przejadę tylko, kurwa. Orange meatball. Co tu się stało? Pod niebaną i zawnowałem. Można wpaść te boty, mają młot Thanosa, czy kogo tam... No właśnie widziałem, jak cię obciło po prostu. No i muszę zjadę do boksu, bo zawieszenie istnieje. A bot się jedzie radośnie dalej. Kurde, nie! Ja pierdzielę! O Jezu, co tam się dzieje? Trochę dziwne, tak szybko naprawili tak uszkodzony samochód. Cieszę się, że w ogóle naprawili. Ale opony może zmienili. A po co ci zmieniać opony, jak są dobre? Znaczy, u mnie dalej jesteś cały rozpieprzony, więc... O kurwa, mam A nie, żółtą czekaj, oponę. Ty masz światła włączone. Znaczy, żółto masz opony? Kurwa, no. Przygrzewa ci się, wiesz o tym. No! Jak ty to robisz? Skrecą! Gdzieś trzeba być w opcji to ustawić, bo domyślnie to gra będzie uważać, że ty masz to w opcjach trudności włączone, że automatycznie, a ja mam włączone, że ręcznie to włączam. Ja się to przepisałem na prawy bumper, a wycieraczki na lewy bumper. Mało to samo, kurczę, no. Dobra, Rajzo, jedź sobie spokojnie. Bo jak jadę z kokpitu, to jednak wolę mieć deskę rodzinną poświetloną, bo wtedy lepiej z zegary widać. Tam tylko reakcji, a wolę też chyba tym reagić. Bocie! Muszę to obejrzeć. Dobrze ci tak zbrodniarzu. On mnie zepchnie zaraz z tego toru. Ci Rabbit potem napisze, na pani minucie było z tym dachowaniem, bo to trzeba pokazać, jak łomne są te boty w tej grze. Łukasz? Beka w chuj. Co się stało? Dyskwalifikacja. Zrobił to samo, co ja. Ja pierdolę. O kurwa. To chyba do tego pit stopa to chyba trzeba wjeżdżać na tym, na ręcznym. Tyłem, dokładnie. O matko. A pierdo... kurna! Beka w chuj. No bo było, fajnie się było śmiać, nie z kolegów, a teraz co? To siedzi za mną, czy nie? Tak, jakiś bot. A bot, no to dobra, to można uderzyć w razie czego. Można się oprzeć. Ciekawe za co dziękuję, za te wszystkie te spiny i tak dalej. Za wszystkie wspomnienia, które zrobili z kolegami. Na becie! I z botami. Co tu się stało? Ja pierdziele! No kontakt, no okrążenie unieważnione, twoja wina, no twoja stara. Ło! Co ten bot zrobi? Uważaj, Ryzen, bo jadą boty. A już mam to w dupie, kurna. Ostatnie okrążenie. O nie, naprawy mi robią, ale ja wyłączyłem naprawy. No to widzimy się na końcu leaderboardu. Nie wyprzedzaj, już rozpoznaję, że to taki nie bot. Taki, gdzie ty jesteś? A, boty. Ha, mój mystus. Jedź boli. To chyba do 60 jest limit, tak? Czy do ilu? Tak, do 60, no. No. Dyskwalifikację zignorowano zjazd do boksu. Co? No nie zjechałeś ani razu chyba. A. Nie, dosłownie teraz zjechał. No chciałem. A to, XD. Ej, to jak będą punkty rozdawane, jak tu połowę lobby nie będzie? Może nie można na ostatnim okrążeniu zjeżdżać. Ale nie, na przedostatnim można. Nie, no ja teraz zjechałem na ten. Zjechał teraz, a ten. Ja miałem siódme, ja miałem okrążenie, czyli ósme, jakby wyjechał z boksu, nie? Może jak nie. Lider spituje, już wyjedzie. Nie, ja miałem po prostu okienko, że boks wymagany i dostałem od Krucif informację, że pit required i wjechałem, nie? No ja tak samo miałem przed chwilą, że przedostatnie okrążenie wjedzie do boksu, no to wjechałem do pita i dostałem dyskwalifikację. To świetna gra po prostu, już